Panie i panowie, zapnijcie pasy, bo właśnie wjeżdżamy z nową klimatyczną polską serią. Gospodarstwo, na którym będą nagrywane odcinki, jest prowadzone przez pana Andrzeja i jego syna Szymona. Sprzęt, który znajduje się na gospodarstwie Lata Świetności, ma już za sobą, ale jak to mawia pan Andrzej, skoro działa to, po co zmieniać? Areał, na którym gospodaruje pan Andrzej, też nie powala na kolana, ale niebawem ma nastąpić przejęcie kilku hektarów po tacie pana Andrzeja, który kończy swoją przygodę z rolnictwem. Obecnie pan Andrzej odziedziczył już kawałek ziemi wraz z Sadem, gdzie znajdziemy kilkadziesiąt starych jabłoni. Dodatkowo pan Andrzej twardo negocjuje dzierżawę skrawka ziemi od swojego kolegi Henryka. Oste nie. Negocjacje panowie skończyli przy dwóch flaszkach bimbru, aż tu nagle zadzwonił telefon pana Andrzeja z wieścią, że krowa się cieli. Te kilka zdań, opisujących naszych bohaterów, powinno wystarczyć słowem wstępu, a teraz zapraszamy na odcinek z oprowadzenia po gospodarstwie i omówienia szczegółów. Tak więc, jak zapowiedział lektor, lecimy sobie z prezentacją gospodarstwa i omówieniem. Pana Andrzeja w tym momencie nie ma. Ja akurat Wam wszystko opowiem, co i jak, jakie są tutaj plany. No i lecimy. Dodatkowo jeszcze pytanie do Was, czy właśnie chcielibyście takie przebitki z lektorem albo takie wstępy zapowiadające, właśnie przez lektora, tak jak to miało miejsce w tym odcinku? Moim zdaniem spoko to akurat się komponuje, więc. Jeszcze tylko potwierdzanie z waszej strony, czy robimy to. No i jeśli tak, to wszystkie odcinki będą w ten sposób nagrywane. No i tego lektora będzie jeszcze oczywiście więcej. Zresztą, no, wszystkich szczegółów wam nie zdradzę, ale ogólnie naprawdę będzie się działo bardzo dużo i będzie mega ciekawie. Także, jak to powiedział lektor, zapnijcie pasy, bo naprawdę będzie co oglądać. I wjeżdżamy tutaj z ostrą, normalnie ramówką, taką jakby jesienną, tak jak normalnie telewizja zawsze sobie robi taką ramówkę. Tak jak my też zrobiliśmy właśnie w tym momencie, więc e, naprawdę będzie się działo, jeszcze raz powtórzę. A to, co widzicie na ekranach, to jeszcze nie wszystko. No ale co moi drodzy, my tu gadu gadu, godzinki lecą, a maszyny też tutaj się przewijają, a ja nic o nich nie mówię. No jak widać przed chwilą, było kilka już tam sprzętów e, zostało ujawnionych, jakie będą e, na tej serii. Kto był generalnie też na live'ach z przygotowań tej serii? To też już cokolwiek tam wie, bo widział co tu się działo, jakie maszyny. Także co? Mamy Fertka, mamy Ursusa C355, no i pan Andrzej od swojego taty, który już tutaj tak jak lektor mówił, zakończył przygodę z gospodarowaniem, dostał również spadku tego Ursusika C330. Mamy tutaj jeszcze rozsiewacz na sadzarkę, tam w międzyczasie też była kopaczka konna, a tutaj mamy kaczuszki, o nawet widzę, że tutaj się małe kaczuszki panu Andrzejowi wylęgły, w sumie to może bym się do niego uśmiechnął, bo jak jakieś ładne z tego kacuchy wyjdą, to bym sobie może wziął i na swoją gospodarkę, zobaczymy. A teraz oglądajcie sobie, jak wygląda gospodarstwo, a ja jeszcze w międzyczasie powiem. E, tak, generalnie na TikToku no, nie jestem w stanie wrzucać jakichś mega długich filmów, jak oczywiście wiadomo, i też im dłuższe filmy, czyli im bliżej 10 minut, bo taki jest max, tym no niestety gorzej dla zasięgu, więc i gorzej dla mnie. Więc będę starał się streszczać tak w przedziale 3-5 minut jakieś urywki. Ale. Bardzo dużo osób składało też takie propozycje i po prostu namawiało mnie już od dłuższego czasu, żebym przeniósł się na czerwoną platformę. Oczywiście myślę, że chyba każdy się domyśla, jaką, więc tam także będą pełnometrażowe filmy, a tutaj będą po prostu jakieś tam zapowiedzi albo no, tak jak mniej więcej to wyglądało wcześniej. A tak jak mówię, na czerwonej platformie dużo, dużo więcej, no bo tam jestem w stanie dużo więcej zrobić. Jak ktoś jeszcze mnie tam nie subskrybuje, to oczywiście może sobie wejść na mój profil. Link jest jak najbardziej w profilu. Także zapraszam, bo będzie co oglądać. A tak jak powiedziałem jeszcze wcześniej, to co widzicie, to jeszcze nie wszystko. Poza tym, to też jeszcze nie jest, można powiedzieć, pierwszy odcinek z tej serii. Tylko takie właśnie oprowadzenie po gospodarstwie i taka ala zapowiedź tej serii. A już taki pełnometrażowy odcinek ciężko mi powiedzieć, kiedy wjedzie, bo no niestety, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żebyście czuli ten klimat, żebyście naprawdę mieli satysfakcję z oglądania tego filmu, no to jednak trzeba troszkę się przyłożyć. Nagranie to jedno, obrobienie to drugie, no i dodatkowo jeszcze jak ma na przykład występować lektor, no to wiadomo. I teraz jeszcze jednocześnie prośba do Was. Standardowo, jak zaczynam jakąś nową serię, to Wy wybieracie nazwę dla niej, więc tak jak wcześniej było na początku tam mówione, no gospodarował na tym gospodarstwie. I tutaj jednocześnie, tak jak wspominał lektor, na tym gospodarstwie będzie Pan Andrzej ze swoim synem tą swoją rolę uprawiał. No i generalnie, tak jak w poprzednich seriach to bywało konkurs dla Was taki szybki na obserwacje. Kto wymyśli jakąś najbardziej chwytliwą i najfajniejszą nazwę, no to zostanie właśnie obsikiem nagrodzony. Ale nawet jeśli kilka tych nazw będzie, no to oczywiście pozostałe osoby też te obserwacje dostaną. Więc komentarze są Wasze. Udzielajcie się jak najbardziej. Dzisiaj też będzie taki live z tej mapki. Także serdecznie zapraszam, a tutaj mamy taką kuskę. Ostatnio pan Andrzej nabył. Właśnie pan Andrzej będzie rozpoczynał hodowlę kus, bo tutaj wcześniej była taka łączka, jakby taki generalnie nieużytek, no ale pan Andrzej to ogarnął, no i się udało to ładnie ogrodzić. No i stwierdził, że spróbuje właśnie sobie takiego interesu z kozami, podobno ma wytwarzać kozie sery, no zobaczymy co tam wyjdzie, zobaczymy co tam będzie w odcinkach, nie będę Wam zdradzał, bo wszystkiego sam nawet nie wiem co Pan Andrzej tutaj będzie działał, a tutaj też taki mały skrawek z ziemniaczkami. A obecnie przebiegłem pokazać Wam sad odziedziczony przez Pana Andrzeja od swojego taty. No, faktycznie widać, że są tutaj stare jabłonie, no ale podobno jeszcze naprawdę mega plonują, więc zobaczymy, jaki Pan Andrzej plon z tego wszystkiego zbierze. Jednocześnie jest tutaj jeszcze kawałek ziemi przy tym sadzie, więc cóż, no też troszkę jeszcze, może później sobie Pan Andrzej to rozbuduje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na targ ma ogólnie niedaleko, więc myślę, że pewnie z tymi jabłkami tam będzie jeździł. No i co moi drodzy? Mógłbym tak jeszcze gadać, bo wiele mam wam do przekazania odnośnie tej serii, ale no niestety czas. Ogranicza nas czas, który już tutaj widzę, że wybiegł bardzo mocno poza TikTokowe ramy. No, ale chciałem to zrobić, żeby tutaj jak najwięcej wam powiedzieć, pokazać. I w sumie to się udało na tym jednym odcinku. Zobaczę, może jeszcze coś dogram i jeszcze jakiś odcinek z informacjami się pojawi. No, a jeśli nie, no to już tylko i wyłącznie spodziewajcie się po prostu e, odcinka już takiego pełnoamatrożowego z tej serii. Także ja się z wami żegnam. Zapraszam was serdecznie na liveika. No i trzymajcie się. Hej!